kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 na dzwonkach. W poprzednim odcinku zostaliśmy najemnikiem. No i teraz będziemy wykonywać tutaj zadania. Witamy wśród najemników. Dzięki. Jak tylko pojawi się jakaś robota, dam ci znać. Oczywiście Raul od nas teraz będzie. Spójrzcie na niego. Czego chcesz? Nie myśl sobie, że okaże ci szacunek. Tylko dlatego, że jesteś teraz jednym z nas. Powiem ci co. Cokolwiek byś na siebie założył, nie ukryjesz swojego prawdziwego ja. Dla mnie jesteś tylko małym, zawrzonym bogibokiem. W czym problem? Znamia takich jak ty. Moc nie tylko w gębie. Gardzę ludźmi, którzy stroją się jak bania i chwalą się swoimi dalej niż wczoraj. I co w tym dziwnego? Czy ty w ogóle wiesz, co mówisz? Jak ten, co w tym dziwnego? Czyś ty kiedyś mi podejdziesz? Skoro tak... A co ja bym... Głupie pytanie. Nie jest tego... Lepiej. Dobra. Git. Dobrze. Poznajemnika nie wolności. Oczywiście, że nie. Idziemy do Tekli. Hej, no co jest? Daj no mi gulasz. Cholera. Chyba dlatego, że dałem tą opcję. Dobra. Nie. Dobra. Jakiego by tu questa zrobić? Dostała Baltram. Właśnie coś mi się wydaje, że lepiej będzie ich wsadzić do paki. No, chyba więcej expa będzie. Bo od Nagura nic nie dostaniemy, od Rengaru dostaniemy tylko plus jeden do zręczności. Chyba. Od Joe dostaniemy tylko tam chyba 10 wytrychów. Więc za Melangi 10 wytrychów i... od Harbora, to co będziemy mu sprzedawać. Będziemy mogli mu sprzedawać srebra, złota i te różne buferele. Teraz do Pastera jeszcze. Dobrze już, dobrze. Możesz... Może będę... Zajebiście. Dobra, nie będę już tego pokazywał. Będę tego pokazywał, tylko już będę na farmie Akila, bo tam mamy zadanie. Dobra, na razie rozwaliłem jeszcze tego wilka tutaj. Jednego, no i jeszcze te krwiopijce będę chciał rozwalić.
Ona... Tu... Dostał strzała i się złożył. Nie, no, nie. No wiesz, to pilec się na mnie rzucał. Jeszcze ten miecz ma taką wadę, że jest krótki. Dobra, no to teraz się może widzimy na farmie Akila. Dobra, jestem. I co, i teraz rozwalamy ich i tamtych bandytów na moście. Ty biedny frajerze, nawet złota nie masz. Lepiej zaopiekuję się twoim. Dobra. Słyszałeś co? Dobra, to gdzieś Baltra mnie przysyła. Muszę już iść. To teraz idziemy na tych bandytów. Ja pokażę wam, jak ich rozwalić. Engardo. Ja im chyba sam dam radę. Znaczy, nie będę się na nich ryć. Jedna kamienna tablica tylko. O, w dupę. Tej razy robi takie uniki. Jeszcze lag. Super. O, w dupę. Nie wiem, czy w ogóle damy sobie z taką ilością radę. Szybko. Do Akila szybko trzeba jej podejść. Dobra. Figt. No. Kto go okrada, zostawię mu tym. Ty biedny fr... Lepiej zaopiekuję się twoją bronią. No i ma lepszy miecz. Teraz. No i właśnie wtedy... Nie dostaniemy expa. Ale ile na nas się rzuciło. Nie. Jeszcze został chyba tylko... ten łucznik.
ale jego to już sam rozwalę. Randor w oczy morda, jak to mówi Rukar chyba. Więc tutaj sobie zapiszę. Lepiej zrobię sobie 3 zapisy. I stąd tylko sobie zagłosujemy. No, git. Dostaliśmy jego łuk. Pałasz bandytów. Dobra, to teraz widzimy się u Erola. Dobra, już mu to oddałem. Ja na razie tutaj pokaż mi, jak walczyć z większą siłą, nie dam opcji, bo potem dopiero. 6 level. Aha, wbiłem levela na. Zabiłem 2 sierwojady i 2 krzyżotoszczury. Sierwojady obok farmy. Farmy. Karczmy Orlana i tutaj, właśnie. I w tej jaskini. Jeszcze. Teraz pójdę w siłę. Dobra, to widzimy się w mieście.
kupiłem sobie jeszcze tego Uerola miksturkę. Posprzedawałem na... tam... na punkty trafień, dobra. Już nie będę robił cięcia, tylko tam podejdę. Nie wiem ile już nagrywam. Ale... kis. A nie będziemy mieć chyba już zadanie od Turlofa, żeby do Sekoba iść. Sędzę za czarny. O, już nie. To opowiadaj o tych rzeczach. Ale już chyba to raczej nie będzie, no bo jak Torlofa już nie było, jego tym bardziej. Masz robotę? Nie ma. Dobra, nieważne. Dobra, no to mam jakieś zadania. Torlof, nie masz nic? Dobra, to się widzimy w mieście. Wam tutaj pokażę jedną skrytkę. To jak jesteśmy blisko miasta, to idziemy sobie tutaj. To jeszcze nie byłem. I skaczemy. Tutaj znajdujemy krótki miecz straży, dwa pierścienie, mikstury, no i chyba tyle. O, ziele lecznicze i rośliny, dobra. Widzimy się przed górnym miastem. Dobra, no to wchodzimy. Stop, dobrne. Cokolwiek. Idziemy do Hagena. Pracuję niemal przez cały dzień. A więc uda. Przyłączyłeś się do Onat. Jak się tu dostał? Przychodzę z... tam. Lordy panują. Wolki. Zawsze to powtarzam. Dobra, spadają drzewo. Dobrze, ale... Słyszałem już. Lothar doniósł mi, że chciałeś ze mną rozmawiać. Jesteś tym obcym, który domaga się oka i nosa. Jestem Lord Hagen. Królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik orków. Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. Dobra. Przynoszę propozycję rozejmu od jednego z najemników. Pokaż. Znam generała Lee. Znam też okoliczności, w wyniku których trafił jako więzień do kolonii. Uważam go za człowieka honoru. Jestem skłonny go ułaskawić, ale tylko jego. Jego ludzie zostaną na miejscu. Większość z nich to pozbawione skrupułów łotry, które trafiły tu zasłużenie. Oni nie mogą liczyć na moją łaskę. Czy to wszystko? Armię ciemności. W dolinie? Ale czy to jak... Nie. A co to? Stado smok. Dlaczego? Tu nie. Dopóki... A więc ma... Dokładnie. Jeśli... Czy to... Oko... Mam na... Tak. Co was sprowadza? Wysła... Mówiłem. To... Ale... Co twój... No dobrze. Chodzi...
bez odbra. A więc przy... I tak. No i drugi. I mamy drugi rozdział. Dobra, no i kończymy już ten odcinek. Jeszcze może dzisiaj jeden nagram. No to co? Cześć.